Cześć, witajcie moi drodzy widzowie i górnicy. Kłania się wam oczywiście dyżurny wasz kryptoszczygar Bakfik. Dziś prezentuję wam kolejny materiał w mojej pracowni kryptominingowej. Przedstawiam wam najnowsze, kolejne dziecko mojej tutaj myśli technicznej i konfiguracji. Sprzęt na najwyższym poziomie, całkowicie nowych wszystkich komponentów. Tak jak wam przedstawiam, co widzicie, no to jest cała rodzina oczywiście sprzętu MSI. Co my tu mamy? Mamy tak, płytę główną MSI B450 Gaming Plus Max pod procesory Ryzeny. Do tego, tak jak pokazuję tu, Ryzen 5 3600. Do tego chłodzenie Spartan 3 Pro. Prawda, Ryzena, żeby jak najlepiej było to wydajność w miningu. Kolejnie dalej. Nowy zasilacz Chiptech Power Smart Series. Mamy to 1250 W w technologii Gold Plus do dyspozycji. Jest to zasilacz półmodularny. Dalej. Kości pamięci HyperX Fury. Każda po 4 giga z częstotliwością pracy 3000 MHz. Oczywiście jak najbardziej tu do tego zestawu. I co główne, to oczywiście na główne danie mamy karty MSI GeForce GTX 1660 Superki. Wersja Ventus XS. No, to co ja tutaj mogłem zaprezentować wam i przedstawić, to wybraliśmy wspólnie to oczywiście ten cały komponent zestawów tych części dla górnika Tomka. Podjęliśmy taką decyzję, że wybieramy ten zestaw i składamy z tego dwie koparki. Ja prezentuję wam jedną, bo druga jest identyczna, klon tej samego zestawu, więc testy nie będę pokazywał w dwóch materiałach, tylko jeden. To myślę, że jak dalej będziemy oglądali wspólnie, ja tutaj wam będę przedstawiał, to zobaczycie efekty mojej myśli technologicznej, mojego tutaj dobrania komponentów i oczywiście moich konfiguracji i ustawień na tych kartach, które tutaj zostały założone w tej koparce. Są to właśnie GTX MSI 1660 Super model 6-gigówki. Od te karty i DDR 6 na pokładzie ma każda karta. No i Ryzeny mamy 9 Eski Goldy do całego zestawu i nowy stelaż, prawda, konstrukcja zrobione, zbudowane przez mojego tutaj takiego technika, który buduje mi te stelaże w Łodzia. Pozdrawiam cię w Łodziu. Jak najbardziej wszystkie elementy i dysk jeszcze, o właśnie zapomniałem, jeszcze jest dysk SSD Kingstona 60 założony do zainstalowania HiveOS-a. No zestaw ja już cały zmontowałem, tak jak widzicie. Zrobiłem od razu już pełną inną technologię. Wyeliminowałem przejścia te przez SATA do Ryzenów. Tak jak tu widzieć, postaram się wam podjechać kamerą. Od dołu, proszę bardzo, kable są już idą bezpośrednio do Ryzenów. Dorabiał mi mój dobry tutaj fachowiec i kolega z Discorda, Góral, pozdrawiam cię tam. On tutaj zajmuje się tymi kabelkami, robi to na najlepszym poziomie. Chłopak siedzi, oblicza i jakie obciążenia, jakie wszystkie możliwości zabezpieczeń tutaj na kablach, kostki, wszystko sam profesjonalnie to montuje i także te tu kable to spokojnie wytrzymają obciążenie na kartach do 1080, a tu mamy 1660, co oczywiście pobierają dużo, dużo mniejsze pobyt prądu, ale górnik Tomek oczywiście będzie miał spokój na wiele, wiele lat pracy. Nie spalą mu się kostki, nie spalą mu się przewody, nie popali mu się zasilacz, bo to jest już zrobione na najlepszym poziomie. Mamy wpięte wszystko bezpośrednio do zasilacza i w 100% wszystko to pięknie działa. Przejście prądu jest lepsze, mamy grubszy przewód, oczywiście nie jest żadne tutaj podejście, przejście przez SATA. Więc to jest już zrobione całkowicie na najwyższym poziomie, jakim mogłem tu zrobić. Zestaw tej koparki przetestowałem już. Robiłem pierwsze testy
na całej konfiguracji wszystkich różnych tam algorytmów do kopania. Więc moi drodzy, to co uzyskałem, to powiem Wam szczerze, że sam poprawiam własne wyniki. W tej chwili no, w klasie GTX-ów no, to chyba nie ma kogoś lepszego. Nie to, że chcę się sam chwalić i siebie jakoś tutaj wywyższać, ale to co ja tutaj mogę osiągać na dzięki właśnie tym nowym technologiom, no to sam siebie zaskakuje, że takie efekty i wyniki mogę jeszcze lepsze wyciągać. A Wy będziecie mogli to wszystko oczywiście zobaczyć w dalszych ujęciach, jak wykonuję testy i jakie są efekty. Jest to koparka level 16, tak jak wiecie, bo to jest ten sam poziom technologii, co ja budowałem dla siebie koparkę też na kartach MSI, tylko że były tam też 1660 superki, ale gamingi X-y moje są podświetleniem LED-owym. Tu mamy bez żadnego podświetlenia LED-owego te karty. Bardzo wydajnym systemem chłodzenia, cichym i profesjonalnym zrobionym przez MSI i do tego oczywiście no tylko jest podświetlane są diody LED-owe na riserach, a pozostałe wszystko jest pomniejszone o te wszystkie świecenia, bo to ma być koparka bezpośrednio pracująca na tak zwanym przodku górniczym, a nie jako gadżet, no bo tą swoją, którą zbudowałem, no to jest dla mnie takim gadżetem, perełką moim tutaj po mojej pracowni kryptominingowej, więc dlatego dla siebie taką budowałem, a tutaj dla Tomka, no to zbudowaliśmy całkowicie robola takiego do górnictwa. Nie zwracaliśmy już uwagi na jakieś tam podświetlenia, żeby to jak najbardziej było efektywne, a nie tam gadżetowe. Więc efekty, powiem Wam, ja jestem mega zaskoczony z tych efektów, jakie osiągnąłem, jakie moce można wyciągnąć z tej koparki i oczywiście jaki prąd można uzyskać, bo to nie chodzi o hash rate, tylko chodzi z ile prądu uzyskujemy dalej efektywność, to oczywiście ukopania, bo hash rate jest ważny, ale to nie jest pierwszy plan. Pierwszy plan to jest prąd. Czy jakim poborze prądu uzyskujemy moc hash rate'u. Więc dlatego ja tu staram się osiągać jak najlepsze wyniki, żeby tam Wam przedstawiać, co wybierać, co budować dla siebie do nowych koparek na nowych technologiach. Tu jest cały zestaw nowy, z pełnymi gwarancjami. Jest to no, naprawdę bardzo fajna już technologia, nowoczesna, no, zapewniająca komfort pracy na przynajmniej te 7 lat. Myślę, że CryptoMining dalej będzie istniał, więc tu 5-7 lat te kopareczka, ta koparka, te karty będą mogły spokojnie tu górnikowi Tomkowi działać i kopać, żeby jak najlepsze efekty mógł uzyskać. Więc nie przedłużając tego ujęcia, zapraszam Was dalej oczywiście do oglądania tego materiału i przenosimy się do drugiej części mojej pracowni, gdzie będziemy już oglądali i na bieżąco analizowali suche moje testy na poszczególnych algorytmach i osiągi tej koparki dla górnika Tomka. Moi drodzy, już jesteśmy w mojej drugiej części pracowni. Tak jak widzicie, kopareczkę postawiłem na stałym miejscu do testów. Podłączony jest internet, podłączony jest monitor, tylko do sprawdzenia. Ja wcześniej zrobiłem całą oczywiście konfigurację BIOS-u, nawet nie musiałem wgrywać tu BIOS-u do płyty głównej, bo już jest zainstalowany w tym egzemplarzu najnowszy H50 wersja BIOS-u do tej płyty MSI B450 Gaming Plus Max i do oczywiście poustawiałem OC procesora, pamięci, tak żeby jak najwydajniejsza jego była moc obliczeniowa w kopaniu czy Monero, czy innych oczywiście coinów, które chcemy kopać na procesorze Ryzenie 5 czy 1600 i karty, tak jak widzicie, wszystkie są tu poprzykręcane, podłączane prądy od góry. No, jest wszystko przygotowane już do pełnej pracy. Gdyż tu mamy oczywiście z tej strony zamontowane SSD z hive'em wgranym. No i co robimy? Odpalamy sobie wyłącznikiem głównym koparkę. I zaczęła nam się tutaj uruchomiła. Zaraz będziemy widzieć na ekranie monitora, co się będzie tutaj pojawiało. Ekran jest
O, jest już pierwsze coś, startowanie. MSI logo się wyświetliło. Hive się zgłasza. I czekamy tej chwili, żeby nam kopareczka już w pełni wystartowała. No, zestaw jest naprawdę bardzo fajny, bardzo wydajny i bardzo ładne ma osiągi i w hash rate, i oczywiście w poborze prądu, bo to jest kluczem do tego, czy będzie górnik Tomek zarabiał, czy będzie dokładał do tego. Proszę bardzo, wyświetliły nam się karty. Są GeForce GTX 1660 Superki, 6-gigowe. No, jest wszystko, pełna konfiguracja, Hive'a już jest ustawiona, więc szybciutko siadamy do pulpitu HiveOS-a i będziemy sobie obserwowali, co się dzieje na koparce. Ja sobie tu pozwolę Wam odświeżyć. Podjadę Wam bliżej tą kamerą, żeby jak najlepszy był obraz dla Was. Przepraszam, że tak ręką tutaj poruszam, ale w jednej trzymam kamerę, a w drugiej oczywiście operuję myszką. Mamy ustawionego na początek stale oczywiście ETC na Two Miners i zobaczmy pierwsze odczyty. Koparka się zalogowała. Pierwsze odczyty mamy 176,5 MHz. Przy kopaniu ETC każda karta powyżej 29 ma 29,40 parę, tak jak widzicie. I proszę bardzo, karty się zgłaszają. GTX 1660 Super MSI, power limit dolny jest 70 W, czyli tak samo jak na moich gamingach X-ach, też Superkach, 1660, też co mam z firmy MSI. I tu mamy poustawiane woltaże i wszystkie inne kory. Mamy fan 5.5, core 60, memory 1250 i woltaż 73, tak żeby nie żyłować bardzo tych kart, bo to są nówki. I żeby je oczywiście tam na razie docierać spokojnie, żeby je działały dłużej tutaj górnikowi Tomkowi. Mamy 176 na Hive'ie, nam podaje, proszę Was, 435 pobór prądu. Odjadę, żeby ostrość, proszę bardzo. Idziemy, moi drodzy, na nasz cudowny watomierz i sprawdzimy sobie, ile ona pobiera prądu w tej chwili. Ustawia się. Mamy 508, 507, ale oczywiście mam jeszcze włączony monitor. Muszę to wyłączyć, bo jest z tego samego gniazdka zasilany. OK, jest wyłączony. Teraz zobaczmy sobie pobór prądu. Proszę bardzo, czy jakieś komentarze? 495 W na 6 kartach, 1660 z Superkach, GTX-ach i 176,5 MHz. Który inny tu sprzęt będzie mógł zaprezentować taką jakość stosunku watów do oczywiście hash rate'u, jak i też ten poziom watów jednostkowy z całej koparki 6 kart. Zostawiam to oczywiście dla Was do komentarzy pod materiałem, bo ja wiem, że w tej chwili jest to nie do pobicia przez jakiekolwiek inne karty, ale to tak jak powiedziałem, nie chwalmy jeszcze dnia przed zachodem słońca, robimy dalej testy. Na marginesie Wam powiem, że moje te też MSI Gamingi X-y 1660 Superki pobierają 515 W, ale dlatego, że mają te poświetlenia LED-owe, no i automatycznie to troszeczkę tam więcej pobiera ta cała platforma tego prądu. Ale ja chciałem tak, bo przede wszystkim dla mnie aspektem był wygląd, a dopiero dalsze kolejne też i prąd i hash rate na samym końcu. Więc tutaj zdecydowaliśmy się na dobranie czegoś innego, żeby niski prąd, ładny efekt hash rate'u, no i oczywiście długożywotność, jak i też wszechstronność zadań, no bo to oczywiście jest karta GTX. Więc tu nie boi się ona żadnej pracy dalej przy kopaniu różnych ciekawych coinów. OK. Pracują 176, moi drodzy, podjadę bliżej, i 7 MHz. Mamy post 29
i 40 parę, 50 parę i, pro, i ten, przepraszam, nie prąd, tylko temperatury od 43 do 47 mamy na każdej karcie. Fany są ustawione na 55%. Dobrze, ja sobie to zatrzymam i robimy teraz, moi drodzy, kolejny test. W tym przypadku już weźmiemy pod uwagę ETH kopanie plus oczywiście ZIL. Tu mam to, ESN Miner ustawiony gotowiec. Klikam sobie na tą rakietkę. Pyta się, czy na pewno jestem zdecydowany. Tak, no bo tu Hive od razu nam sugeruje, moi drodzy, czy żebyśmy kopali u nich na polu na Hiveonie ETH, ale no tak jak powiedziałem, no tutaj mamy do testów jedną koparkę, więc nie będziemy na razie wybierali kopania u nich, tylko my kopiemy tam, gdzie sobie życzymy. OK. Mamy ETH plus ZIL, oczywiście, i do tego dorzuciłem, tak jak widzicie, Monero, czyli procesor też tego Ryzena. Bierzemy do pracy, do kopania. Już się nam pojawiło, że karty logują się do pula. Na razie jeszcze nie pracują, ale za chwilę będą pewnie przejmowały pracę. Proszę bardzo, pierwsze odczyty 176,9 na kartach. Odświeżam. Procesor ponad 7000 heszy, 7046 kilo hesza. Podjadę tak, żeby wam się tutaj nie odbijał obraz. 68 mamy na procesorze temperaturę, na kartach poniżej oczywiście 50 stopni. Od 40 do niecałych 50 stopni mamy na kartach. Hash rate 176,9. O, nawet 177 chwilowo nam się pojawiło. Zużycie całkowite mamy 434, podaje nam HiveOS, ale to jest tylko same zużycie przez karty. Oczywiście nie jest tutaj sumarycznie podawane wartość Ryzena. Mamy 177 megaheszy, więc tak jak widać, ustawienia tak samo 5,5, 60, 1250 memory i 73 power. I mamy sterowniki najnowsze wgrane do HiveOS-a 440.59 do GTX-ów. Jak najbardziej bazujemy na całym możliwościach nowych wszystkich sterowników ustawień. Proszę, Monero 7,076 kHz. Bardzo piękny wynik. Kopiemy to XMRIGNEV na support XMR. A tu Phoenixem oczywiście kopiemy sobie ETH plus ZILA. I już jeszcze raz odświeżam i zaraz sprawdzimy, moi drodzy, nasz watomierz. Teraz unormowało się 176,6 MHz i Random X jest 7,056 kHz. Idziemy na watomierz. Sprawdzamy, kopiemy 3 coiny w tym samym czasie. Proszę bardzo. 577, 78, 77... 76. No, która koparka osiągnie takie wyniki poboru prądu przy kopaniu trzech oczywiście różnych coinów? No, która? No, oczywiście GTX 1660 Super. Nic dodać, nic ująć. Bardzo piękna kopareczka, rewelacyjne wyniki. Tomek chyba będzie, mam nadzieję, bardzo zadowolony z takiego zestawu, a wybrał sobie już dwa takie zestawy, więc ma potencjał w tym sprzęcie niesamowity. Ok, idziemy na kolejne testy, moi drodzy. Mamy 176,7 MHz, tak jak widzicie, powyżej 29,40 parę z każdej karty i Random X 7080 kHz. Ja zatrzymam to i oczywiście będziemy teraz, moi drodzy, ustawiali już coś innego. Tutaj wam zrobić testy wszystkich różnych tych algorytmów, które zazwyczaj robię. Na Nighthashu Greena 29 sobie odpalimy. W tej chwili to bardzo dochodowy, on jest do kopania dla właśnie tych kart. Ten Green 29, powiem wam, bo dzisiaj nawet sprawdzałem dochodowość, to wychodzi to najlepiej, najkorzystniej, bo jest zużycie prądu nieduże i oczywiście zyskowność jest piękna dla tych kart, kopując tego Greena 29. Proszę, mamy pierwszy odczyt. Tsukao 16 heszy.
2,7400, no jedna tylko karta ma 400, a resztę mają po 2,700 hasha. Zaraz odświeżmy sobie. O, 16,50. Proszę, wystartowało. Zużycie prądu mamy 426, podaje nam HiveOS. I tu mamy, moi drodzy, tak, fany 5.5, Core 90, Memory 950 i PL mamy oczywiście 73. Zawsze tak ustawiam stałe. Można by dać więcej prądu, to i pewny hash rate by się tutaj nam poprawił, bo by było około tam może 17 paru, prawda? Ale no, ja staram się utrzymywać optymalne możliwości kart, a nie żeby tam więcej tego prądu bardzo tam pobierała taka cała platforma jako parki. Dobrze, idziemy na nasz wattomierz i sprawdzamy. 490, 489, 90. 490, moi drodzy, przy takim hashrate'cie i na 6 kartach, no to powiem wam szczerze, że moje 1050 Ti na 6 kartach pobierają nawet chyba powyżej 500. Co oczywiście w tej chwili to je mogę tylko do muzeum wysłać jako karty do miningu, bo no w tej chwili to one nic nie zarabiają, tylko generują jakieś tam koszty. Ale no, ja u siebie je posiadam, bo jak najbardziej w całej konfiguracji jeszcze niech tam kopią, dopóki są sprawne. Ok, odświeżmy sobie. Greena 29, widzicie, mamy rewelacyjne wyniki. Możemy spokojnie go cały czas sobie kopać. Mamy temperaturę na kartach w tej chwili 50 stopni już, 46, 50 parę, więc no, tej już osiągnęły karty takie swoje optymalne wyniki, prawda, ciepłoty przy kopaniu już takim troszkę parominutowym. Ok, zrobimy sobie znowu zatrzymanie. Zatrzymamy minerka. I moi drodzy, działamy dalej. Idziemy kopać coś innego. Bierzemy na tapetę Beama. Dlatego, że GeForce'y mają wszechstronność, nie boją się niczego. Co byśmy nie wymyślili, to wszystko dla nich jest akceptowalne. I działamy i kopiemy. To jest właśnie ich podstawowy atut. A teraz jeszcze doszedł kolejny. Pobór prądu. Nie do pobicia przez innych producentów. Mamy Nighthash już gotowe, ustawione. Green zaczął, prawda, G-minerem, przepraszam, G-minerem kopiemy i Beama tutaj ustawiłem. Pierwszy odczyt, tak jak widzicie, mam 137,2 sola. Odświeżam. 134. Karty przedział od 46 do 52. Temperatury, wentylatory na 55%. 135,4 sola mamy. I zużycie prądu nam podaje HiveOS 432 W. I tu, moi drodzy, mam konfigurację OC 5.5 Fan, Core 90, Memory minus 250 i PL 73. Dajmy troszeczkę popracować temu oczywiście minerowi na tym Beamie. 136 soli. Mamy już nawet zaakceptowane, zobaczcie, 100% akceptacji na Nighthashu. Dość szybciutko widzę, że odpowiedział Nighthash. Znaczy nawet dwie minuty nawet nie pracuje miner, a już jest 100% zaakceptowanych. No, HiveOS, odświeżaj się. Ok, ruszyło. 135,5 sola mamy. Dobrze, idziemy na wattomierz. Na wattomierzu mamy oczywiście, co możemy mieć. No, poniżej 500, 490. Byśmy mieli zdziwienie, jakby to było nagle dużo więcej. W tej chwili pracuje tylko, tak jak widzicie, pracuje cała platforma, czyli wszystkie 6 kart. Ryzen jest w tej chwili wyłączony. Działa jako urządzenie sterujące tylko płytą i kartami. Ale w każdym momencie załączamy sobie Ryzena do pracy i kopie nam tak jak najbardziej czy Monero, czy jakieś inne ciekawe coiny, których jest tych coinów przybywa. W
tej chwili już mamy około 30 do wyboru dla samego Ryzena do kopania, więc nie ma co mówić, że Ryzen jest nieopłacalny. Jest niesamowicie opłacalny. OK, zatrzymamy sobie to. Zatrzymujemy minera. Gotowca wybieramy, moi drodzy, już następnego. Był Green, był Beam, teraz weźmiemy sobie na Nightcashu X16RV, czyli tak zwany Ravencoin. W tym algorytmie jest możliwość jego kopania. Przełączamy się na ten algorytm i na tego coina i kopiemy go T-Rexem. Jest to miner właśnie do kopania tego algorytmu. Zobaczymy, czy nam odpali. Jakie wyniki będzie osiągała koparka. Jest, od razu się pojawiła. Wiecie co, najprzyjemniejsza część właśnie w GTX-ach to jest to przestawienie koparki. To jest 2, 3, 5 sekund, to już jest długim czekaniem. Konfiguracja OC, sama przyjemność. Dlatego ja promuję koparki GTX, bo to są najbardziej uniwersalne urządzenia dla Was, jako początkujących górników. Bo dla tych, którzy już mają sporo zasób wiedzy i mają wsparcie techniczne od kogoś, to oczywiście Radeony są na pewno jeszcze lepsze, RX 5700, ale no więcej trzeba poświęcić czasu, więcej uwagi, więcej konfiguracji, więcej testów. No tam to jest już dla zaawansowanych, którzy działają i już mają sporo wiedzy, zasób oczywiście w kryptominingu i w obsłudze takiego sprzętu, więc tamte karty RX 5700 czy nawet RX 580 czy 570 no wymagają więcej obsługi, zarządzania, więcej tam wiedzy na ten temat. Dlatego to już jest dla ludzi, którzy mają w tym jakąś taką chęć, żeby siedzieć i testować, ustawiać, konfigurować i przede wszystkim mieć zapas wiedzy, żeby sobie to w tym wszystkim poradzić. GTX-y są dla tak zwanych osób mniej cierpliwych, a przede wszystkim ceniących swój czas wolny. Bo ustawiam, klikam, odeszedłem, pracuję. Nie męczę się nic. Ustawiam i zapominam o pracy. Zobaczcie, już zaakceptowane na T-Rexie 100%. Mamy odczyt 84,60 MHz i mamy po 14 z każdej karty MHz idzie tu efekt kopania. I w tej chwili 433 mamy pobór. OC ustawiłem na FAN55, Core 90, MEM 950 i PLK 73. Idziemy na wattomierz. Zerkamy, co się dzieje. No, w tym algorytmie mamy poniżej 490, 487, 488. No, wyniki, no nic dodać, nic mówiąc, mistrzostwo świata. No, nie wiem, czy ktoś tu jest w stanie pobić efektywność i prąd pobierający przez te karty, jakaś inna, prawda, karta. Już, moi drodzy, odświeżamy, pięknie pracują, bez żadnego problemu, wszystko stabilnie, nie ma tutaj jakiegoś tam zaskoczenia. Zatrzymujemy, moi drodzy, znowu minera i sobie wejdziemy na gotowca. Na gotowcu weźmiemy teraz do testów algorytm Lyra 2 RF2. I też ustawiamy sobie tutaj tą rakietkę. OK. Czekamy, żeby nam się oczywiście koparka zalogowała do pula. W tym przypadku mamy Nighthasha. Kopiemy to minerem CC Miner. I poczekajmy, żeby tam się zgłosiła. O, już pierwsze mamy odczyty, ale jeszcze nie kopię, tylko że jest na pulu. Zobaczcie, jak szybko się ona pięknie nam przestawia. Nie ma to, żeby tam jakieś problemy, jakieś coś, że się nie działa, że wysypało. No na razie odpukać. Mistrzostwo samo w sobie. Proszę bardzo, pierwszy odczyt jest już na pulu. Zgłosiło się. Pierwsze odczyty na Nightcashu są.
233,4 MHz. Z każdej karty powyżej 38-39 MHz mamy, tak jak widzicie, odczyt. 233,4 MHz. I mamy zużycie prądu, Hive nam podaje 433, no nie wiem, czy on się ustawił tutaj samo cały czas to 433, tak już po raz kolejny sprawdzam i zawsze mam 433. Fany mam 5.5, Core 90, 950 memory i 73 voltaż. Jeszcze raz wam to odświeżę. 233,4. Lecimy do watomierza. Watomierz, co nam przedstawia? No w tym algorytmie no, troszeczkę poszło wyżej. Mamy 498 do 500. Porywa się pojawia. 470, 498. Pobór prądu. Monitor oczywiście wyłączony. I kopią nam tylko i wyłącznie same gołe karty. Ryzen jest wyłączony z pracy. Więc tutaj jest całkowita, pełna obliczeniowość tych samego mocy kopania kart. Cichutka jest, słychać troszeczkę tylko wentylatory na kartach, no ale to 55%. No i ten wentylator duży na procesorze, ten system chłodzenia. Wentylator w zasilaczu całkowicie bezszelestny. Wiadomo, Chiptek, bardzo dobra firma, no to trudno by tutaj coś mówić złego na tą markę. Ok, moi drodzy, teraz sprawdzimy sobie, co jeszcze się tutaj dzieje. Jest 233 i 3 MHz, cały czas, tak jak widzicie, jest, działa. Ja zatrzymuję szybciutko minera. Ok. I wchodzimy sobie na kolejnego gotowca, którego przygotowałem dla was, moi drodzy, żebyśmy przetestowali sobie Zhasha, czyli NightHashu Zhash. Możemy też spróbować sobie kopać. Odpalam takieta i sprawdzimy, moi drodzy, czy nam ruszą kopareczka, czy ruszą nam karty do kopania na NightHashu Zhasha. To nie jest Zcash, tylko Zhash algorytm. Czekajcie. Jest. Zobaczcie, jak to jest piękne, jak to tak szybciutko przeskakuje. Ja jestem w szoku. 213,3 sola. To jest algorytmie EquiHash 144 łamane na 5. Z każdej karty mam powyżej 34, jedna ma 31,90, pierwszy odczyt. Zaraz odświeżmy dalej. Teraz mamy 229,7 sola. No, 235,5 sola. Pobór prądu. Mamy 434, teraz wzrosło o 1, przynajmniej podaje tak Hive. OC ustawiony jest tak, fan 5.5, core setka, memory 900 i voltaż mamy 73. Odświeżam. 236,6 sola w tej chwili nam odczytuje HiveOS. Idziemy do watomierza. Co my dziś tu mamy? 491, 90 można 2 powiedzieć, bo to no jest nawet 2, 3, no w tym przedziale. Czyli możemy spokojnie powiedzieć, nawet zawyżyć 492. Pobór mamy taki w tej chwili przy kopaniu Zhasha przez te karty oczywiście na NightHashu. Działają bez żadnego problemu, stabilnie, nie ma żadnego kłopotu w pracy. Ryzen w tej chwili też nie pracuje, nie kopie. OK, zrobimy sobie jeszcze odświeżenie. 235, proszę, mini Z-em, minerem oczywiście to kopiemy i 100% akceptacji jest jak najbardziej przez NightHasha. I mamy 235,4 sola. Temperatury mamy od 46 do 53 stopni. Zatrzymujemy to i sobie teraz będziemy coś innego chcieli pokopać.
To było, lira była. Okej, okay. Teraz sobie zrobimy to nie, tylko o to, bo tutaj jest ETH plus Monero, no to to NightHash, no to jest to samo, co już robiliśmy wcześniej. A tutaj zrobimy sobie na Zerg Poolu EquiHash 192 w EquiHash, prawda, w tym algorytmie. Odpalamy rakietę. I poczekajmy chwilę, niech się koparka nam zaloguje tam na Zerg Poola. To jest algorytm EquiHash 192 łamane na 7. I też mini Z-em, minerem będziemy to mogli spokojnie kopać. No już jest, że karty podjęły próbę na poolu. I w tej chwili pierwsze oczy 433. O, jest już. Zalogowały się nam karty. Mamy. I zobaczcie, 117,9 sola. Pierwszy odczyt. 121. Ustawiają nam się karty. 121,9. Zużycie prądu 434. I konfigurację mamy FAN 5.5, Core setka, Memory 900 i PLK 73. Czekajmy, niech się teraz jeszcze miner ustabilizuje. Mamy dalej 122,1 sola, 122,8, no, czyli karty się kalibrują cały czas, miner je ustawia. O, 124. No coraz lepsze wyniki się poprawiają. Musimy oczywiście dać więcej czasu minerowi, żeby ustawił te karty jak najbardziej wydajnie. Idziemy na watomierz. I moi drodzy, na watomierzu co mamy? Poniżej 490. 487, 88. W tym przedziale mamy taką tutaj efektywność. 488, 87. Zużycie prądu. Ryzen wyłączony z pracy. Pracują nam tylko i wyłącznie nasze karty GTX 1660 Super MSI Ventus. Odświeżmy. No jest, 124,6 sola. Wszystkie karty osiągnęły powyżej 20 soli. Każda jedna. OK. Ja zatrzymuję znowu minerka. Zatrzymaj minera. I wchodzę sobie na gotowce. I moi drodzy, co byśmy teraz jeszcze przetestowali? Przetestujemy MTP algorytm i VerusHash Ryzenem. Bo tu można fajnie kopać go na zerkulu właśnie tego VerusHasha. Lecimy sobie na rakietę. I czekamy, żeby nam się kopareczka tutaj pojawiła, oczywiście do kopania. Jeszcze chwila. Powiem wam, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony efektywnością tej koparki. Te karty, no widzę, że będą robiły furorę wśród górników, no bo oczywiście prąd jest ich niesamowitym atutem. Hash rate jest następnym i efektywność w pracy, wszechstronność zadań, no kolejnym. No wiadomo, że GTX to jest GTX. MTP już się zgłosił nam, T-Rexem go możemy spokojnie tu kopać i mamy, czekajcie, ostrość sobie poprawimy, mamy 10,48 megahesza. Pierwszy odczyt, każda karta powyżej 1700, no jedna 1000 niecałe 700, a tak to wszystkie powyżej. Zużycie 400 nam mamy tutaj, czekajcie, ojej, jest. No złabrze, 432 W. Sprawdzimy, czy tam się procesor uruchomił. Jasne, że tak. Proszę bardzo, 64 mamy temperaturę. Pierwsze odczyty 14,47 MHz. Do kopania na tym algorytmie VerusHash. 14,60, a MTP 10,47.
Konfiguracja OC, już Wam dyktuję, 55, 90, 950 i 73.pl. Tak jak zawsze, napięcie niezmienne, żeby zostać jak najniższe, a jak najwięcej, żeby było efektywne. Tu kopanie na tych oczywiście algorytmach. 1047 MTP, przepraszam, i Velus Hash 1440. I już zobaczcie, ten Velus Hash kopiemy NHEC Miner i tu mamy już 100% akceptacji z pula, bez żadnego problemu oczywiście działa. I teraz szybciutko pójdziemy do wattometra, zobaczymy. Kopie nam wszystko, czyli procesor i karty. Zużycie prądu, no 545-46 W. To powiem Wam, że tyle zużywają moje 1050 Ti. No i wiadomo, porównując do tego, no to jest obraz nędzy i rozpaczy moich 1050 Ti. A to, no to robi mistrzostwo świata. 546 W w kopaniu dwóch różnych naprawdę dochodowych coinów. Ta koparka właśnie jest skierowana na takie właśnie coiny. W tych algorytmach ona czuje się najlepiej i najlepsza ich jest dochodowość. Można sobie tam potestować, posprawdzać oczywiście w tych mądrych kalkulatorach, czyli What to My albo Coin Kalkulator i jak najbardziej można sobie to tam wszystko dowiedzieć się na temat zyskowności i efektywności pracy tych kart właśnie 1660 superek. Mamy cały czas, zobaczcie, 1044 MTP, a Velus Hash mamy 1353 MHz. 1267, no stabilizuje się akurat procesor w tej chwili. Karty trzymają się na jednym poziomie. Z powrotem Velus Hash nam wzrósł do 1440. Wiadomo, to jest zmienne, bo ten algorytm co takie ma swoje tu reguły. Dobra, zajmiemy się teraz następnym testem. Zatrzymujemy minera i lecimy na następnego gotowca, moi drodzy. Teraz zrobimy sobie przyszłościowe proof, czyli będziemy 0 coina. Akurat zobaczymy, jak tam nam to wyjdzie, czy te karty są gotowe na takie kopanie tego coina, czy nie. Tu będziemy kopali to MB minerem i na pulu Woolly Pooly. Mamy oczywiście już ustawienia. O, kopareczka nam się pojawiła na pulu. Zaraz zobaczymy odczyt. Wyłączony jest Ryzen w tej chwili z kopania, czyli kopią nam tylko i wyłącznie same karty. No już 3 się nam zgłosiły. Jeszcze niepełne mają odczyty. I czekamy na kolejne 3. Już się pojawiły. 62,12 MHz. ProcPoW. No, 62,06. Musimy poczekać, żeby karty nam się poprawnie ustawiły. Mamy zużycie prądu, podaje nam 435 HiveOS. Odświeżam. Zaraz zobaczymy, co nam się wyświetli. Ten HiveOS niestety jest tak obciążony ostatnio, że z tymi odświeżeniami nieraz to mnie całkowicie cierpliwość tracę. 61,95. Wszystkie poszły pięknie, tylko jedna na razie ma 9,800. No, jeszcze musimy dać jej czasu, żeby się oczywiście rozkręciła. Konfigurację mam ustawioną w ten sposób, że fany mam 5,5, core dałem 120 i memory 950, a PLK 73. Sprawdzałem core na 150. Jak dałem, to oczywiście nic to nie wpłynęło, nie zwiększyło to żadnego efektu. 120 obniżyłem dla stabilności i jest to, wydaje mi się, rozsądne, bo nie przeciągam ich tam w zyskowności tych kart. No, mamy, tak jak widzicie, powyżej 10 na 5, a jedna ma tam troszkę mniejszy wynik. No, 61,87 łącznie megahesza.
wszystkie ładnie pracują poza tą jedną, która to chyba wydaje mi się, że to jest ta, która podłączona jest pod monitor i dlatego ma tą niższą zyskowność, no bo monitor jest wyłączony, ale i tak ona, prawda, czuje, że jest tam podłączona do monitora. 9 tutaj mamy 863, a tu mamy powyżej 10. No i 61,86 MHz. Idziemy na wattomierz. Zobaczymy sobie zużycie prądu prądowego. No 487. 88 chwilowe. 90 i z powrotem 86, 87. Cały czas pobór prądu, no powiedziałbym, dosyć śmieszny, bo naprawdę ta koparka spokojnie nadaje się dla potencjalnych chętnych górników do bloku, którzy oczywiście mają system dwutaryfowy. Super sprawa. Nawet nie odczują kosztów, że mają koparkę w domu. Naprawdę świetny sprzęt, technologicznie nowoczesny i oczywiście no całkowicie z nowych komponentów. Jeszcze zobaczmy. ...61,79. Wszystkie mają powyżej 10, ta jedna ma 9,867. No i tak jak widzicie, wszystkie ustawienia są poprawne. Temperatury mamy od 45 do 52 stopni na każdej z kart. No i w sumie to chyba wszystkie testy, które mogłem tu Wam zaprezentować, takich z tych głównych algorytmów, no bo i ZIL był z ETH, i Monero, i BIMY, i Lyra, i ZH, prawda, EquiHash w dwóch wersjach, MTP, no myślę, że BIM też, no wszystko to, co się w tej chwili najbardziej popularne kopie, to wszystko tu Wam postarałem się zaprezentować i przedstawić atuty. Wszystko, proszę bardzo, mamy 100% zaakceptowane. Oczywiście z pula, że pięknie, prawda, dochodzą wszystkie informacje przy kopaniu do pula. Więc jak najbardziej koparka bardzo fajna, bardzo wydajna, bardzo energooszczędna. No w tej klasie, w tej chwili, no oczywiście nie wiem, czy znajdziemy coś lepszego, sensowniejszego za taki stosunek pieniędzy do oczywiście mocy, jak i też prądu zużycia, który tutaj Wam przedstawiłem i zaprezentowałem. Dla górnika Tomka zostały właśnie takie dwie koparki przygotowane. Drugą dopiero będę składał, ale ta już jest gotowa, przygotowana. I tu zaprezentowałem dla Was, moi drodzy widzowie, żeby Wam przedstawić możliwości i efektywność pracy tej koparki. Ktoś, kto będzie oczywiście zainteresowany, to zapraszam do kontaktu pod materiałem, napisać w komentarz, albo jak najbardziej zapraszam do napisania na mojego tam maila, czyli foxbaksik40@gmail.com i jak najbardziej świetna koparka dla kogoś, kto szuka sobie zestawu energooszczędnego, a chce się zająć takim kryptominingiem, żeby było to dla niego czymś ciekawym, nowoczesnym, na wiele, wiele, wiele lat do kopania, więc to jak najbardziej zestaw bardzo fajny, ciekawy, prosty w obsłudze, nie ma jakichś tutaj problemów obsługi. Każdy, kto umie ten minimum informatyki, sobie poradzi z konfiguracjami i ustawieniami, a jeśli nie, no to służę ja pomocą, bo to jestem, że zawsze wsparcie macie ode mnie całkowite, więc tu spokojnie może być każdy bezpieczny pod tym kątem, że będę zawsze mógł Wam pomóc przy tej konfiguracji i obsłudze tych koparek dla Was na Wasze potrzeby. Górnik Tomek dostaje też oczywiście pełną ochronę w postaci kasku, tak jak widzicie. No, będzie się czuł bezpieczny, mam nadzieję, żeby jego kopanie było też dla niego pozytywne, efektywne i jak najlepiej mógł sobie dalej zarabiać. Z tego, co mi tutaj opowiadał, to nie będzie zakup tych tylko dwóch, bo będziemy coś kupowali kolejnego, innego, inwestowali, bo kryptomining jest dla każdego. Kryptomining oczywiście daje poczucie wolności i kryptomining jest ciekawym czymś na te ciężkie czasy obecnie w tym systemie pandemii, którą mamy w kraju.
no ludzie boją się wszystkich przyszłości, co będzie. Ci, co mają oszczędności, to oczywiście panika w oczach, nie wiedzą, co mają zrobić, żeby nie stracić tych pieniędzy. No to podstawa, kryptomining albo no, kupowanie krypto. To jest najlepszy sposób na dalszą jakość przetrwanie i lokatę. Tu na tym to raczej ciężko jest stracić, bo jeśli nawet będą dołki, to nikt wam nie każe tego sprzedawać i czekamy, aż będą góry i dopiero na górze sprzedajemy sobie te coiny, które tam posiadamy, czy je kupiliśmy na giełdzie i czy mamy, czy będziemy je kopali i wtedy dopiero będziemy je sprzedawali na dobrych górkach. Więc to jest najlepszy sposób na przetrwanie tego ciężkiego czasu, który nam się teraz oczywiście pojawił nie tylko w Polsce, bo i globalnie w całej Europie i na świecie również. Bo pandemia jest i na razie bardzo nie chce nas opuścić tutaj kraju i Europy, więc trzeba być cierpliwym, żeby to przetrwać, czego wam z całego serca wszystkim oczywiście życzę, żebyście byli zdrowi, uważajcie i dbajcie na siebie i jak najbardziej bądźmy spokojni, rozważni, myślmy, żeby oczywiście przetrwać ten ciężki czas, bo każdemu jest różnie tam, bo wiele osób straciło pracę. Ja wiem i jak najbardziej współczuję wam, jeśli to tutaj ktoś ogląda ten materiał właśnie, kto stracił pracę, głowa do góry, zawsze prawda, jest możliwość, że jak się to zakończy, to ta praca z powrotem nam się pojawi, bo firmy ruszą, przedsiębiorcy zaczną działać, zacznie się wszystko pomału od nowa odradzać. Musimy być mocni i silni i cierpliwi, żebyśmy to wszystko przetrwali. I byli przede wszystkim zdrowi, bo jak zdrowi będziemy, to wszystko nam się w życiu poukłada i wszystko osiągniemy. A jak zdrowia nie ma, no to przestaje być to dla nas fajne i ciekawe. Nawet kryptomining wtedy nas nie będzie cieszył, bo będziemy szukali pomocy, żebyśmy żyli i byli zdrowi. Więc życzę wam zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A reszta to wszystko jest dodatek, który oczywiście jak mają zdrowie spełni nam się i będzie dla nas efektywne i będzie dochodowe, bo pracę zawsze można mieć kolejną i sobie jakoś w życiu poradzimy. Jesteśmy Polakami, narodem, prawda, uniwersalnym i elastycznym, że dajemy zawsze radę w najgorszych warunkach, staniemy na nogi i otrząśniemy się i idziemy do przodu. Więc pamiętajcie, że jestem z wami. I jak coś, to proszę o komentarze pod materiałem, że co i jak u was się dzieje, bo cennie was bardzo za to, że jesteście ze mną, że oglądacie te materiały, wspomagacie mnie tu, prawda, swoim oglądalnością i chęcią współpracy. I jestem zawsze po to, żeby wam pomagać i służyć wam pomocą, bo ten kanał służy w dwie strony. Nie tylko ja mam od was czerpać pomoc, ale też pomagać wam, żebyście wy też mogli czuć się bezpieczni, że macie wsparcie w mojej osobie, nie tylko koparkowe, ale też i w innych aspektach, które mogę wam jakoś tam oczywiście pomóc. Więc głowa do góry, nie poddajemy się, zdrówka i rozsądku we wszystkim. A ja tutaj będę kończył ten materiał i jak najbardziej ktoś jak potrzebuje pomocy, to zapraszam do kontaktu przez komentarz pod materiałem, przez oczywiście maila, czy na naszej grupie na Facebooku, to też tam na Foxback, Sichi, ACI, BIOS jak najbardziej działamy i funkcjonujemy i pomagamy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Kto myśli o jakiejś koparce, zapraszam do kontaktu i jak najbardziej jestem otwarty na różne sugestie, propozycje i będę chciał wam przedstawić swoje możliwości, co bym ja proponował dla każdego z takiego górnika, który tam myśli o jakimś kryptominingu. Więc niech moc, moi drodzy, hashrate'u będzie z wami i pozdrawiam serdecznie was wszystkich oglądających, widzów i pozdrawiam ciebie, Tomku. Widzisz swój sprzęt, jeśli oglądasz ten materiał. Mam nadzieję, że będziesz bardzo zadowolony, bo wyniki przerosły mnie samego siebie. Nawet moja poparka, te same karty, tylko że Gaming X-y ma troszkę wyższy prąd, a ta robi mistrzostwo świata. Dlatego chylę czoła GTX-om i MSI. Nie da się nic dodać, nic ująć. To jest marka Meisterstück sam w sobie, oczywiście. Więc trzymajcie się, moi drodzy widzowie. Niech moc hashrate'u i wszystkiego dobrego wam życzę będzie z wami. I do następnego, też mam nadzieję, ciekawego i fajnego materiału na naszym kanale tutaj Foxbaksik. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej!